Powiedz, co czuje zawodniczka, która w wieku 20 lat dostaje nagrodę MVP w meczu z wicemistrzyniami Polski? No na pewno byłam bardzo szczęśliwa po tym meczu i dumna zarówno z siebie, jak i z całego naszego zespołu, bo myślę, że każda z nas by zasługiwała na taką statuetkę po takim spotkaniu. Ty indywidualnie wykazywałaś się wielkim spokojem w rozegraniu, no i ta kiwka na koniec meczu, prawdziwy majsterszyk. Są takie spotkania, kiedy naprawdę ma się dużo szczęścia i większość zagrań wychodzi, a jeżeli tutaj padło hasło spokój, to myślę, że dobrze to maskuje, ponieważ każdą akcję się przeżywa na swój sposób. Powiedziałaś, że to był taki odruch bezwarunkowy, ta kiwka. Jakich odruchów jeszcze możemy się spodziewać, chociażby w sobotę? Mam nadzieję, że większość akcji będzie nam dobrze wychodzić i w sobotę zagramy na wysokim poziomie, bo Centrosel jest bardzo dobrym zespołem, a odruchy, o tym się nie myśli. Ciężko tutaj cokolwiek odpowiedzieć. Można powiedzieć, że jesteście faworytkami w meczu z Centrosolem? Zdecydowanie nie, ponieważ zespół z Centrostalu jest bardzo doświadczonym zespołem. Grają tam dziewczyny o dużym doświadczeniu, tam chyba 2 czy 3 zawodniczki są chyba w moim wieku, także reszta dziewczyn to takie starsze. I mają już ze sobą wiele tytułów, także myślę, że tutaj nawiąże się równa walka. Wiesz, że teraz inaczej będzie się postrzegany w lidze, nie jako kopciuszek ekstraklasy, tylko taki zespół, z którym trzeba się poważnie liczyć. No i właśnie tutaj chyba też będzie problem, ponieważ zespoły faktycznie na pewno inaczej się patrzy na Beniaminka i teraz będą się przygotowywały też w inny sposób i to na pewno nam też podwyższy poprzeczkę teraz. Jaki będzie wynik z Centrostalem? Pobawisz się w typowanie? Życzyłabym sobie oczywiście dla nas zwycięstwo, ale tak 3-1, 3-2.